od 20 sierpnia powinniśmy poznać nazwisko nowego dyrektora Suwalskiego Ośrodka Kultury. Prezydent Suwałk ogłosił konkurs na to stanowisko. Obecnie obowiązki dyrektora placówki pełni Alicja Andrulawicz, którą prezydent Rankiewicz powołał na to stanowisko, korzystając z ustawowego uprawnienia do pominięcia drogi konkursowej. Na takich zasadach ośrodkiem można zarządzać przez okres jednego roku. Termin ten upływa z ostatnim dniem października. W ogłoszeniu konkursowym sformułowano szeroki wykaz oczekiwań wobec kandydatów. Poza oczywistymi jak niekaralność wskazano między innymi preferowane wykształcenie kulturoznawcze lub pokrewne, doświadczenie w kierowaniu zespołem, znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie. Ta ostatnia umiejętność zostanie zweryfikowana podczas konkursu. Nie bez znaczenia będzie też przygotowana na piśmie koncepcja funkcjonowania ośrodka. Preferowani będą kandydaci wyróżniający się kreatywnością, umiejętnościami i doświadczeniem w pozyskiwaniu środków finansowych ze źródeł zewnętrznych, zdolnościami w budowaniu dobrych relacji interpersonalnych. Po nie najlepszych doświadczeniach z wcześniejszą dyrektorką ośrodka, niemal stale nieuchwytną z powodu obowiązków poselskich, prezydent oczekuje również od przyszłego szefa sok gwarancji zarządzania zespołem i majątkiem placówki oraz osobistego reprezentowania ośrodka na zewnątrz przez co najmniej 5 dni w tygodniu, po 8 godzin dziennie. Aplikacje kandydaci na fotel dyrektora oraz sok mogą składać jeszcze przez cztery tygodnie.